Układ polsko-niemiecki 1934 roku był układem o wzajemnym szacunku w dobrym sąsiedztwie i jako taki wnosił pozytywną wartość do życia naszego państwa, do życia Niemiec i do życia całej Europy. Z chwilą jednak, kiedy ujawniły się tendencje, ażeby interpretować go bądź to jako ograniczenie swobody naszej polityki, bądź to jako motyw do żądania od nas jednostronnych, a niezgodnych z naszymi żywotnymi interesami koncesji, stracił swój prawdziwy charakter. Są one dostatecznie znane wszystkim, co się tą sprawą w jakikolwiek sposób zajmowali. Ale z chwilą, kiedy po tylokrotnych wypowiedzeniach się niemieckich mężów stanu, którzy respektowali nasze stanowisko i wyrażali opinię, że to prowincjonalne miasto nie będzie przedmiotem sporu między Polską a Niemcami, słyszę żądanie aneksji Gdańska do Rzeszy, z chwilą, kiedy na naszą propozycję złożono dnia 26 marca wspólnego gwarantowania istnienia i praw wolnego miasta, nie otrzymuję odpowiedzi, a natomiast dowiaduję się następnie, że została ona uznana za odrzucenie rokowań, to muszę sobie postawić pytanie, o co właściwie chodzi. Czy o swobodę ludności niemieckiej w Gdańsku, która nie jest zagrożona? Czy o sprawy prestiżowe? Czy też o odepchnięcie Polski od Bałtyku, od którego Polska odepchnąć się nie da? Pokój jest na pewno celem ciężkiej i wytężonej pracy dyplomacji polskiej. Po to, aby to słowo miało realną wartość, potrzebne są dwa warunki. Primo, pokojowe zamiary. Secundo, pokojowe metody postępowania. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.